Witam was, kochani, bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym programie Galeria Gwiazd, który w całości dzisiaj poświęcimy Rajmundowi. Rajmund, witam cię serdecznie, cieszę się, że jesteś dzisiaj razem z nami. Rajmund, to jest twoje imię czy pseudonim, czy jedno i drugie? Rajmund to jest moje imię. Ale też pseudonim, bo właśnie takiego, to znaczy, pseudonimu używasz na koncertach, tak? To znaczy tak, ale postanowiłem występować typowo pod swoim imieniem, gdyż uważam, że jest w miarę oryginalne. Jest, to prawda. Dlatego zostałem po prostu przy Rajmundzie. To fajnie, nie musiałeś wymyślać jakichś tam dziwnych nazw, bo to nie jest takie proste, prawda? Na początku miałem z tym problem, bo tak, chciałem jakąś tam nazwę sobie znaleźć, ale postanowiłem, że faktycznie no, nie ma Rajmunda drugiego, będę tym pierwszym. Dokładnie, i jesteś tym pierwszym śpiewającym, kochani, Rajmundem. Powiedz mi, jaki wpływ na to, co dzisiaj robisz, na to, że całe życie poświęciłeś muzyce, miała twoja mama? Moja mama miała bardzo duży wpływ, ponieważ posłała mnie do szkoły muzycznej jako małego chłopca. Aha, ona cię zaprowadziła na siłę. Zawsze chciała, żebym grał na fortepianie, żebym śpiewał. Mieszkaliśmy... A dlaczego, przepraszam, sobie tak wymarzyła? Ona też coś tam z muzyką miała wcześniej? To znaczy nie. Dlaczego tak sobie wymarzyła? Ponieważ każde z jej dzieci coś tam musiało w życiu, że tak powiem, robić. Aha. Poza tym, że się uczyło. Postanowiła, że ja będę po prostu chodził do szkoły muzycznej. I pamiętam, jako mały chłopiec dojeżdżałem autobusem 70 km w obie strony. Tak. No to sporo, sporo, tak. Prawda? Dokładnie, bo wracałem, zaraz po szkole wsiadałem w autobus, a potem po lekcjach szkoły muzycznej wracałem z powrotem, to już była ciemna noc. Za okiem noc, moja żona śpi, ja stoję i czekam, aż otworzysz drzwi. Za jedną chwilę oddam to, co mam, by zostać z tobą tutaj sam na sam. Kotku, już jestem w środku, stoję na schodach, pukam do twoich drzwi. Będę całował i degustował, więc powiedz proszę, czy otworzysz mi? No dalej, kotku, już jestem w środku, stoję na schodach, pukam do twoich drzwi. Będę całował i degustował, więc powiedz proszę, czy otworzysz mi? No powiedz mi. Twoim zdaniem twoja mama zrobiła dobry krok, że zaprowadziła cię do tej szkoły muzycznej? Nie żałujesz tego, że dzisiaj jesteś artystą? Nie, jak najbardziej. Cieszę się, że miała taki pomysł. Otworzyła jakąś tą drogę specjalnie dla mnie. Tak jak powiedziałem, kiedyś już wspominałem, że szkoła muzyczna to są też obowiązki. To nie tylko nauka, ale to są obowiązki, kształtowanie charakteru. Tak. Jak najbardziej cieszę się, że ten krok został posunięty tak do przodu. Masz 6-letnią córkę. Czy chciałbyś, żeby ona również poszła w twoje ślady? Czy chciałbym, żeby poszła w moje ślady? Wiem, że na pewno jak na dziecko 6-letnie ma ku temu wszystkie, ale naprawdę wszystkie, że tak powiem, predyspozycje które mówią o tym, zapowiadają mi, że może tak być, ale pozwolę jej samej wybrać, kim chciałaby być w życiu. Kiedyś o tym na pewno z nią porozmawiam nieraz. No tak, ale wiesz, dzieciom często trzeba ukierunkować. Jeżeli widzimy, tak, że ona ma jakiś talent w jakimś kierunku, no to powinnaś jej w tym pomóc, tak jak zrobiła to twoja mama. Tak, już te kroki jakieś tam poczyniłem, ponieważ też myślę o tym, żeby zapisać się do szkoły muzycznej, do szkoły tańca też przy okazji. Zobaczymy. Na pewno jej pomogę. Jeżeli będzie chciała, to na pewno jej pomogę w tym.
ze swoim doświadczeniem, jakie zdobyłem do tej pory i zdobędę jeszcze przez jakieś tam lata, na pewno będę je służył pomocą. W ciemną noc, koszmary tylko w moich snach. Zagubiony w wielkim tłumie, szukam wczorajszego dnia. Dotyk rąk i ciepło, które w sercu mam. Przez ten czuły pocałunek nie potrafię być już sam. Pamiętasz swój pierwszy koncert? Była wtedy trema? Pierwszy koncert pamiętam. Trema była, to tak jak zawsze jest przy każdym koncercie, ponieważ ja to co robię, to wkładam w to tyle wysiłku, tyle serca, żeby nie tylko ten koncert odbębnić, ale znaleźć z tymi ludźmi, z tymi swoimi fanami wspólny język, jak najbardziej z nimi się utożsamić. Dlatego zawsze podchodzę do tego w ten sposób i zawsze na każdym koncercie jest trema. Wiadomo, wtedy była większa, ale teraz też jest. A kiedy schodzisz ze sceny, to masz taką ulgę, że super, skończyło się, mogę jechać dalej, czy wręcz odwrotnie, nie możesz się doczekać, kiedy znowu wejdziesz na scenę, znowu gdzieś się tam spotkasz z kimś, ze swoją publicznością? Często jest tak, że na prośbę właśnie publiczności, ja przedłużam te koncerty. Czyli można bisować, kochani, można tak, bisować. Można, ja przedłużam te koncerty i potem mam problem, żeby dojechać na czas, na następny, ponieważ dla mnie występ na scenie to jest taki jeden taki wielki matrix, jak dostanę ten mikrofon do ręki. Często nie pamiętam w ogóle, co było podczas koncertu, bo jeden wielki odlot dla mnie. Czyli jesteś w takim transie. Tak, dokładnie, jestem w takim transie. A co cię najbardziej tak, powiedz mi, fascynuje w tym całym show biznesie? Właśnie to, że dziewczyny piszczą pod sceną, popularność jaką masz, czy kasa, którą można zarobić w ten sposób? Ja myślę, że u mnie zaczęło się to całkiem inaczej. Jak zaczynałem śpiewać, nie myślałem ani o pieniądzach, ani o dziewczynach, ani o popularności. Myślałem przede wszystkim o tym, co chcę przekazać tym ludziom. A że udało się to robić to w ten sposób, że mogę to przekazywać to właśnie śpiewając, to potem wszystko jedno z drugim tak zaczęło się zawiązywać i jedno do drugiego. I przyszła jakaś tam sława, i jakaś tam rozpoznawalność, satysfakcja publika, ale to tak wszystko spontanicznie, spokojnie miało swoje miejsce. Nikt tak nie całuje. Co sprawia ci największą trudność w tym całym zawodzie? Bo to nie jest takie proste, prawda? Największą trudność, co mi sprawia, każdemu dogodzić. A tego się nie da zrobić. No, ja już to sobie wytłumaczyłem, że nie ma takich możliwości. Tak jak przestałem też w miarę obserwować komentarze jakieś pod swoimi teledyskami, bo kiedyś pewna osoba powiedziała tak. Każdy ceniony się autor książki nie czyta recenzji na temat swojej książki, ponieważ zdaje sobie sprawę, a dzisiaj jeszcze w dobie internetu, że każdy ma możliwość się wypowiedzieć. I jeżeli jesteś osobą jakąś tam medialną, to wiadomo, że te komentarze będą i pozytywne, i negatywne. Każdemu się nie dogodzi. Ale są tacy, którzy cię kochają i to są tacy, którzy cię nienawidzą. I to jest całkiem normalne. Jest więcej tych, którzy cię kochają, czy tych więcej, którzy cię nienawidzą? Na szczęście mi się wydaje, że tak. Powiedz mi, w jaki sposób uciekasz od tego zgiełku, hałasu, kiedy tych koncertów jest naprawdę dużo, aby się zrelaksować, zapomnieć na chwilę o wszystkim? Uwielbiam też się wyciszać, uciekać od, może nie od ludzi, ale od świata codziennego. Moim takim
następną taką pasją, oprócz tego, że śpiewam, druga rzecz to jest, lubię łapać ryby. Biegam gdzieś tam, pakuję samochód na 2-3 dni, jadę sobie, wybieram sobie jakieś fajne jeziorko, cisza, spokój, przyroda. Biorę sobie jakieś tam grillka, nie grillka, namiocik. Sam? I zupełnie? Tak, a to jestem z jakimiś tam na przykład znajomymi, ale to jest jeden kolega albo dwóch. Mhm. I wyciszam się, po prostu. 2-3 dni na tych rybach, łono natury, śpiew ptaszków i jest totalny też dla mnie taki odlot. Teraz jeszcze postanowiłem, jestem właśnie na stażu rocznym, postanowiłem, też związany właśnie z lasem, postanowiłem zrobić sobie uprawnienia myśliwego. Będę polował na że tak powiem, bardziej polował. No, może nie tyle co polował, co po prostu też spędzał jakoś tam czas, bo nie wiem, czy potrafię strzelić do zwierzęcia, ale będę chodził po lesie, gdzieś tam na jakimś ambonie się wyciszę, sobie piosenkę może ułożę i tak się też będę wyciszał. To powiedz mi, w jakim lesie będzie strzelał, bo ja tam na grzyby nie będę chodzić. W razie czego, bo wiesz, ty jesteś dopiero na stażu. Tak, jestem na stażu, ale ze strzelania jestem dobry, bo wtedy mam pozwolenie na broń już od dawna. Ale nie żal ci będzie zwierzyny, bo ja powiem szczerze, jak idę chodnikiem i widzę ślimaki po deszczu, jak wychodzą tam na moim chodniku, to tak się staram je albo przesunąć, albo je ich nie nadepnąć. A co dopiero zabić, nie wiem, jakiegoś dzika? Wiesz co, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, na razie jestem na stażu, ja osobiście sam nie strzelam, pomagam, tylko chodzę, obserwuję. Zobaczymy, czy mi się to spodoba. Jak mi się spodoba, to będę polował. Jeżeli nie, to będę po prostu sobie dalej z nimi jeździł. Czy wiesz, kochani, jak mi ciebie brak? Czy czujesz to, co teraz czuję ja? W mojej głowie zawirował świat, mój aniele. Teraz dla mnie tańcz, teraz tańcz, dla mnie tańcz. Królowo dyskoteki, dalej ruszaj się, kochanie, właśnie tak. Teraz tańcz, ze mną tańcz, ta noc szybko leci, więc na kolację ze śniadaniem zapraszam cię, kochanie. 2014 rok, co przyniesie? Czego możemy oczekiwać? Nowa płyta? Bo co dwa lata wydajesz 2010, 2012 tak. I teraz 2014. Co dwa lata wydaję płytę. Myślę, że w tym roku 2003... Znaczy ja już materiał płyty chciałem skończony na płytę. Może jeszcze tam ze dwa utwory. Tak, na jesień ukaże się następna moja płyta. Na pewno będą dwa teledyski. Bo co roku kręcę 2-3 teledyski, to też mogę obiecać. Jestem właśnie teraz przygotowałem teraz ten teledysku. Możliwe, że nakręcimy go lutym, także może w marcu już ukaże się na antenie i tak dalej. Nie mówiliśmy o tym, ale koniecznie muszę wspomnieć, że to Rajmund jest kompozytorem, autorem i no jednocześnie wykonawcą wszystkich utworów. Skąd znajdujesz te pomysły na piosenki, na nutki? No, o tak. Po prostu. W lesie? To nie jest tak. Na rybach? Czy w samochodzie? Często i w samochodzie. Przede wszystkim druga moja płyta powstała cała w samochodzie. Ja dużo jeżdżę, jeżdżę sam. Jak nie jedziemy gdzieś tam w tygodniu, gdzieś tam się przemieszczam, bo przemieszczam się cały czas po Polsce. Słucham, śpiewam, wiesz, i tak dalej. I cała moja druga płyta powstała w samochodzie. To nie jest tak, że ja siądę i ja muszę tę piosenkę ułożyć. Artysta też nie może robić czegoś na siłę, bo on musi o sobie właśnie przypomnieć. Ale na szczęście na dzień dzisiejszy jest tak, że z tym problemów nie mam. Także jeszcze chyba się nie wypaliłem. Tak więc życzę ci wielu fantastycznych pomysłów i w samochodzie, i na rybach, i gdziekolwiek tylko tak będziesz, abyś nagrał jak najwięcej przebojów. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A kochani, naszym gościem dzisiaj był Rajmund. Cześć. Ruszaj się, kochanie, właśnie tak. Teraz tańcz, ze mną tańcz. Ta noc szybko leci, więc na kolację ze śniadaniem zapraszam cię, kochanie. We'll be right back.